Cześć przyjacielu, witam cię serdecznie, Tomek Damian z tej strony. Chciałbym ci dzisiaj opowiedzieć o tworzeniu bardzo fajnego narzędzia internetowego. Co to jest? To jest fanpage na Facebooku, ponieważ wiele firm w tej chwili ma fanpage'a na Facebooku oraz wiele osób ma też fanpage'e. Jest to fajne narzędzie do tego, aby generować bardzo tani ruch do naszego biznesu. Już opowiadam ci, jak takiego fanpage'a stworzyć. Znajdujesz się właśnie na kursie Fanpage Master i zapraszam cię do skorzystania z tego kursu, abyś mógł kształtować swój ruch do twoich stron internetowych właśnie przy wykorzystaniu fanpage'y. Co trzeba zrobić, aby uruchomić takiego fanpage'a? Wchodzimy sobie na stronę facebook.com łamane przez pages, czy pages inaczej, pages, i w tym momencie mamy tutaj pokazane między innymi fanpage'e, takie przykładowe fanpage'e znanych osób, znanych firm i tak dalej. My, żeby utworzyć nowego fanpage'a, klikamy sobie po prawej stronie u góry utwórz stronę i tutaj mamy różnego rodzaju możliwości do wybrania. Możemy sobie wybrać lokalny biznes lub miejsce. Proszę zobaczyć, tutaj są różnego rodzaju bank, kino, usługi, lotniska i tak dalej. Możemy sobie firmę podać, adres, miasto, województwo, kod pocztowy. To jest po to, aby nasi potencjalni partnerzy, klienci mogli nas znaleźć. Możemy też sobie na przykład wybrać markę. Tutaj też są aparat, zdjęcia, artykuły do wystroju wnętrz, elektronika i tak dalej, filmy, muzyka. Tu jest pełno tych branż. Możemy sobie określić tą branżę, ale my chcemy tutaj prezentować się bardziej jako osoba publiczna lub artysta, bardziej taki personalny fanpage ma być, więc wybieramy sobie kategorię. Ja sobie tutaj taką kategorię wybieram, która będzie się nazywać osoba publiczna. W związku z czym zakładam fanpage'a o nazwie Tomasz Damian. I nazwa fanpage'a, bo mam kilka ich, napiszę sobie fanpage fanpage master. Fanpage master. I musimy potwierdzić tutaj regulamin i dać zacznij. To właśnie klikam w tym momencie. Fanpage zostaje w tej chwili tworzony. Pierwsze, co tutaj, to tak wygląda nasz fanpage, że tak się wyrażę, goły fanpage, czyli coś, co jest od zera stawiane. W tym momencie ja sobie dodam obraz z komputera, czyli mogę tu sobie wybrać taką naszą grafikę, która będzie jako logo mojego fanpage'a używana. Wybieram sobie plik ze swojego komputera. To ja już mam tutaj przygotowane jakieś zdjęcie. Można dać dowolne zdjęcie. I powiem tylko tyle, że ja w tej chwili zalogowałem się jako już osoba, która ma konto na Facebooku. Jeżeli nie masz konta, to przed założeniem fanpage'a powinieneś założyć konto, zwykłe konto do fanpage'a, aby po prostu móc się zalogować właśnie na Facebooku. Tutaj mam takie zdjęcie, które sobie ściągnąłem. To oczywiście sobie później zmienię na swoje logo jakieś, ale w tym momencie właśnie fanpage zostaje uzupełniony o zdjęcie. To może być na przykład moje logo takie przykładowe, gdyż nazwałem swojego fanpage'a Fanpage Master, to jest taki mistrz, że się tak wyrażę. I tutaj, co tutaj dalej trzeba zrobić? Przede wszystkim można zacząć od dodania informacji o naszym fanpage'u, czyli klikam sobie tutaj po lewej stronie informacje i tu mogę edytować info, czyli edytować informacje o mojej osobie czy o moim fanpage'u. Mogę sobie dodać adres, miejscowość. Powiedzmy, że ja sobie wpiszę miejscowość Kostrzyn nad Odrą, tu mi podpowiada system od razu, kod pocztowy to jest 66470. Oczywiście to nie jest ważne, bo to nie chodzi tutaj o adres firmy, tylko o fanpage'a. Mogę sobie podać datę urodzenia, ale to są oczywiście rzeczy, które przy fanpage'u nie są tak istotne. Natomiast napiszmy swoją stronę, czyli ja napiszę stronę, którą najczęściej promuję, to jest lista adresowa. PL, to jest strona, dzięki której generuję ruch na swoje wszystkie strony. Informacje osobiste można napisać zainteresowania, ponieważ dzięki temu też osoby, które w internecie nas będą szukać, to też łatwiej nas znajdą. Czyli ja napiszę sobie na przykład marketing internetowy, marketing sieciowy,
ale oprócz tego mogę napisać na przykład sport i wiele innych na przykład rzeczy. Mogę wpisać sobie The Secret, którego jestem fanem i jednym z uczestników polskiej edycji Sekretu jestem też, także tutaj możemy takie dane podać. Podam jeszcze maila, żeby był kontakt w razie czego ze mną, jeżeli ktoś by chciał jakieś, dopytać się o jakieś informacje. Mój mail to jest info@tomaszdamian.pl oraz mój telefon to jest 791-303-262. Ja podaję wszędzie swoje dane, gdyż w razie kontaktu osoby chętnie się ze mną, łatwiej się ze mną po prostu skontaktują. Więc poniżej tego dajemy zapisz zmiany i teraz proszę zobaczyć u góry, zobaczę sobie, pokaż stronę. W tym momencie ja już w informacjach, jak kliknę sobie, to już widać, że jestem z Kostrzyna, moje zainteresowania to marketing sieciowy, marketing internetowy, sport i The Secret, mój mail, mój telefon i link do strony internetowej, który po kliknięciu oczywiście przeniesie nas na tą stronę. Proszę zobaczyć, to jest właśnie moja strona i tak to jest też jeden z elementów tego, gdzie możemy się promować właśnie przy wykorzystaniu takiego linku. Ale wróćmy sobie do tego właśnie fanpage'a. Tutaj możemy sobie zamknąć to, co nam się wyświetla i kliknąć sobie na ten fanpage, czyli klikam sobie na fanpage i w tej chwili co możemy tutaj zrobić? Przede wszystkim możemy zaprosić znajomych ze swoich stron internetowych, przepraszam, ze swojego profilu, więc ja sobie mogę kliknąć na to zaproś znajomych i tu w tej chwili pojawią mi się wszyscy moi znajomi, których ja sobie zaproszę do polubienia. Proszę, wybieram sobie osoby, które po prostu są w tej chwili jakby w moim kręgu najbliższych znajomych i mogę poprosić ich, aby kliknęli lubię to na moim tutaj właśnie fanpage'u, dzięki czemu będę mógł po właśnie osiągnięciu 25 kliknięć, że to ktoś lubi, będę mógł unikalny adres podać swojego fanpage'a. Nie będą to cyferki, które są powyżej, tylko będę mógł nazwać swojego fanpage'a na przykład facebook.com/fanpagemaster. W tym momencie wyślę zaproszenie tutaj osobom, które są w moich kontaktach i te osoby, jeżeli zechcą, będą mogły kliknąć właśnie, że polubiły moją stronę. Proszę zobaczyć, w tej chwili mam oczywiście 0 lubiących osób, później będzie to oczywiście więcej. Co tutaj jeszcze mamy? Co jest ważne w fanpage'u? Tutaj na tablicy, jeżeli mamy tablicę swoją, to możemy coś tutaj napisać i osoby, które obserwują mojego fanpage'a, taką informację właśnie dostaną. Czyli ja mogę sobie wpisać tutaj na przykład w tym momencie rusza fanpage master i mogę napisać spodziewaj się ciekawych rzeczy. Powiem tylko tyle, że jeżeli mamy takiego fanpage'a i powiedzmy w tej chwili mam 0 kontaktów, natomiast jeżeli będę miał więcej tych kontaktów, to oczywiście jak napiszę takie hasło, to będzie widać na moim wallu, na mojej ścianie i wiele osób będzie mogło sobie kliknąć, zobaczyć co to jest, jakby widzieć to, co ja mam do opowiedzenia. Czyli to jest dokładnie to, co robimy na zwykłym profilu. Można tu dodać też zdjęcie, można dodać film, można dodać link oraz pytanie. I teraz chciałbym pokazać, jak wygląda na przykładowy mój fanpage, który wcześniej wykonałem i pokażę Ci, jak dzięki Facebookowi, dzięki fanpage'owi można generować setki kontaktów do swojej listy adresowej i jak można podwajać to. Tutaj pokażę mojego fanpage'a. Mój drugi, taki główny fanpage to jest fanpage Tomasz facebook.com/TomaszDamianBlog. I teraz proszę zobaczyć, co tutaj mogę swoim czytelnikom pokazać. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład dałem jakiś artykuł ze swojego biznesu i 620 osób
obejrzało ten artykuł, proszę zobaczyć, tutaj jest 620 wyświetleń tej historii, czyli 620 fanów ten artykuł obejrzało, a proszę zobaczyć, mam 629 fanów, więc to jest po prostu o jednego fana mniej niż mam, ale to jest fantastyczny wynik. Tutaj proszę zobaczyć, 340 osób obejrzało ten właśnie post, który tu umieściłem. Ale co tu jeszcze można ciekawego zrobić? Ja, aby pozyskać ruch na swoje strony, to osoba, która wejdzie pierwszy raz na mojego fanpage'a, widzi coś takiego. Czyli kliknij lubię to, klawisz i za darmo otrzymasz film, w którym pokażę Ci, jak Magda Jasionowska, moja partnerka, zbudowała ponad 517 kontaktów w miesiąc, używając technik, których ją nauczyłem od zera. I tak wygląda właśnie mój taka zajawka fanpage'a, czyli osoba, która wejdzie z zewnątrz, która pierwszy raz jest na moim fanpage'u, właśnie takie coś widzi. I ja Ci pokażę też, jak takie coś zrobić. I teraz, co się wyświetla tej osobie? Proszę zobaczyć, jeżeli pokażę, żeby było widać, jak widzi to fan, więc fan widzi to w ten sposób. Widzi moje wideo, które mogę sobie dodać do swojego fanpage'a. Ja Cię to oczywiście nauczę robić, a pod spodem jest formularz zapisu, dzięki któremu tak naprawdę podwajamy, dzięki jednej stawce, którą płacimy za reklamę, podwajamy nasze w zasadzie odwiedziny naszych stron, ponieważ po pierwsze osoba, która klika klawisz lubię to, widzi nasze posty, po drugie osoba, która zapisze się do naszej listy adresowej, oczywiście bardzo chętnie skorzysta z tego, co mamy jej do przekazania. W tym filmie byłoby to tyle. Jeżeli podoba Ci się oczywiście to, co tu napisałem, to zaloguj się na Fanpage Master i kliknij tutaj w tym miejscu lubię to oraz Google One. To jest po prostu, to będzie nagroda dla mnie za nagranie tego filmiku. Pozdrawiam Cię serdecznie, miłego dnia Ci życzę i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!